Emilia Żerwińska z nami, która dzisiaj znokautowała swoją przeciwniczkę. Jak wrażenia po walce? Witam, a bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało i zobaczyli, że to nie jest stójka, tylko że już robię MMA. Tak jak tam niektóre były komentarze, że jestem stójkowiczką, to chyba już zmienili zdanie. No, pokazałaś dzisiaj, że zarówno stójka, jak i parter są w dobrej formie. Taki był plan na tą walkę? Znaczy ja wiedziałam, że będzie obalać, także że będę musiała bronić. Natomiast już z Marcinem Męslem pracowaliśmy od półtora roku praktycznie na samym grapplingu, BJJ. Startowaliśmy też w zawodach, zapasy robiliśmy. Także tej stójki było minimalnie robione, co było chyba zresztą widać. Już nawet nie czuję się tak w stójce dobrze jak chyba w tym grapplingu. Czymś zaskoczyła cię rywalka, czy wszystko poszło zgodnie z planem? Znaczy myślałam, że będzie troszkę słabsza fizycznie, jednak postawiła się. No ale mam nadzieję, że się wszystkim podobało. Jak ci się podoba w KSW? Bardzo mi się podoba, bardzo miło jestem tutaj przyjęta. Cała ta otoczka, jest to wszystko profesjonalnie zorganizowane. Naprawdę się cieszę, że tutaj się dostałam. Zostajesz na dłużej? Zostaję na dłużej. A jaki jest cel? Będę celować jak najwyżej, także mam takie marzenie zawalczyć o pas. Jakieś potencjalne rywalki na oku do tej podczas drogi do pasa może myślę, tak? Myślę, że teraz mnie skrzyżują zawodniczką, która wygrała poprzednią walkę, także Chorwatka. Także będziemy teraz chyba w to celować. No właśnie, jak widzisz takie zestawienie? Myślę, że to jest jak najbardziej chyba realne na tą chwilę. I mam taką cichą nadzieję, że my z nią zestawią. Jestem na to gotowa. Obie dzisiaj debiutowałyście w KSW. Myślisz, że to będzie twoja trudniejsza walka niż ta dzisiejsza? Jeszcze jej nie widziałam, jak ona miała miejsce w ogóle, nawet przebiegu tej walki. Także się nie zastanawiałam. Także będziemy obserwować. A powiedz, duża presja przed wyjściem do klatki KSW? Jestem tak doświadczona, że już nie było jakiejś tam presji. To jest walka jak każda inna. Wiadomo, obawiałam się, jak mi pójdzie grapplersko, czy się nie spalę, czy wszystko będzie okej po zbijaniu wagi, ale jak najbardziej było fajnie. Liczysz na odbudowanie tej kobiecej dywizji w KSW? Ja już widzę, że się odbudowuje, także mam jeszcze cichą nadzieję, że będzie jeszcze więcej tych zawodniczek i będą mogły kobiety wreszcie się pokazać w tym MMA. Na następnej gali zawalczy też Karolina Owczarz. Z kim by się widziała, bo jeszcze nie ogłoszone rywalki? Nie wiem, tak za bardzo nie obserwowałam tej kategorii. Ale myślę, że tam jest jeszcze jedna taka dobra dziewczyna i możliwe, że je skrzyżują. Kiedy chciałabyś stoczyć kolejną walkę? Teraz planuję odpocząć, także ja bym chciała w następnym roku dopiero zawalczyć. Jeszcze moje ciało, powiem szczerze, że się adoptuje po wszystkim, także te mięśnie są jeszcze nieprzebudowane w pełni, po zapasach. Wiadomo, ja się jakby przebranżam w to wszystko, także muszę być w pełnej gotowości. Okres przygotowawczy nałożył się z okresem wakacyjnym, czyli rozumiem, że po walce teraz jakiś wypoczynek, planujesz jakiś wyjazd? Planuję teraz wyjazd jakiś ze znajomymi, być może do Egiptu, odpocząć w końcu. Bo cały czas był napięty grafik, były cofane walki, bo był COVID, zbijanie, nie wiadomo co się działo. Zresztą sami wiecie, jak to wyglądało w tym roku, ale mam nadzieję, że teraz czas na odpoczynek. To udanych wakacji życzymy. Dziękuję bardzo. I gratulacje. Dziękuję. Dzięki. Dzięki wielkie.